Cześć, tu Maja Wiśniewska. Cześć, tu Marek Oczkowski. To jest podcast biznesowy. Podcast o biznesie i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Miłego słuchania. Cześć, tu Maja. Zapraszam Was do odsłuchania drugiego odcinka podcastu biznesowego. Z rozmowy Marka z Michałem Stefaniakiem, który jest współzałożycielem Sugestera i Fakturowni, dowiesz się, jak bardzo ważny jest uzyskiwany feedback od klientów. Dowiesz się także, jak wykorzystywać ten feedback do rozwoju swojego oprogramowania. Miłego słuchania. Dzień dobry wszystkim. Ze mną jest Michał Stefaniak z Fakturowni Sugestera, współzałożyciel i współwłaściciel. Tak. Tak, witam Was, dziękuję Marek za zaproszenie. Jest to miło uczestniczyć w tym podcaście, szczególnie, że startujecie. Michale, mamy rok 2009, zresztą słuchajcie, będziemy rozmawiali o tym tak naprawdę, o rozwoju biznesu Sugestera i Fakturowni. Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób te biznesy się rozbudowały, żebyście też wiedzieli, poznali doświadczenie Michała, jego firm, jego usług. I być może nie popełnili błędów, które on popełnił, powielili te dobre rzeczy, które są już za nim. I być może jeszcze się okaże, że usługi, które on prowadzi, okażą się usługami, z których będziecie chcieli korzystać. Więc dobra, cofniemy się w czasie, tak już zacząłem. Mamy rok 2009 i Sugester nie jest CRM-em. Tak, to historia Sugestera rzeczywiście wiele meandrów zaliczyła. Jakby to jest rzeczywiście rok 2009, Żoliborz, hasło Web 2.0 jeszcze jest jakby lotne. Antyweb rzeczywiście startuje bądź ma niewiele wpisów. My jesteśmy z moim wspólnikiem Pawłem i bratem Marcinem po takich pierwszych przygodach z Web 2.0. Najpierw powstał taki portal społecznościowy Miejsca.net, gdzie każdy mógł sobie dodać miejsce, swój biznes na mapie i ktoś mógł to wyszukać. To rzeczywiście istniało jeszcze kilka lat po odpaleniu w 2008 roku. No i jest ten późny wieczór, Żoliborz, mój brat do mnie przyjeżdża, mówi, musimy napisać taki system do dodania, do zgłaszania sugestii. No i rzeczywiście były pomysły na inną nazwę na początku, ale został Sugester, który stał się systemem do zgłaszania sugestii, feedbacku, do tworzenia forum sugestii, do aplikacji czy do strony. Tak, żeby to lepiej zrozumieć, to po prostu jest taki widget na stronie internetowej, który mógł gdzieś wyjechać na przykład z prawej lub z lewej strony. One są nadal do dzisiaj dostępne, to jest zaskakujące. Czasami na nie trafiamy, nawet nie będąc świadomymi, że to jest wasze narzędzie, w którym właśnie tę opinię można zostawić, tak? Tak dokładnie było i wbrew pozorom widget plus strona sugestii było przedsięwzięciem dosyć skomplikowanym, żeby działało, bo stało się szybko bardzo popularne. Wiele firm, nawet dużych, mhm, jak nie wiem, Carrefour, Lenovo, mhm, czy Onet, czy PayU, Allegro zaczęło tego szybko używać, więc musieliśmy szybko zrobić, żeby to działało. A dopiero później zaczęliśmy zastanawiać się nad monetyzacją, jak to rzeczywiście zmonetyzować. I przez pewien czas Sugester sobie tak funkcjonował. Mhm. I wracam tutaj do tego pytania, jak Sugester z zakładki sugestii stał się CRM-em. Więc było to po kilku latach, jak mhm, już Fakturownia, do której pewnie powstania wrócimy, powstała. I rzeczywiście tych klientów zaczęło być coraz więcej, tych zapytań. I nie mogliśmy sobie strasznie znaleźć systemu do zbierania maili, no, do obsługiwania maili, tiketów, co Sugester jeszcze potrafi, do obsługi telefonu, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. Oczywiście próbowaliśmy całej polskiej czy zachodniej konkurencji i coś tam zawsze nam nie pasowało. W dużej mierze często też cena, jak to jest na początku startupu, że coś ci dynamicznie rośnie, ilość klientów, ilość zapytań, to musisz przechodzić na wyższe plany, a niekoniecznie jeszcze masz tyle przychodów ze swoich klientów, żeby to wszystko, na to wszystko starczyło. No i Sugester, jakby naturalnie pomyśleliśmy, okej, mamy byt, który się nazywa wpisem na forum sugestii, no to zrobimy z tego e-mail, zrobimy z tego ticket, zrobimy z tego w przyszłości opis rozmowy telefonicznej. No i tak siermiężnie rzeczywiście wprowadziliśmy całą malutką firmę na tamten moment, było to z 5 osób pewnie, w te
trudno działające elementy i tak jakoś powstało. Jakby Sugester stał się CRM-em, gdzie na karcie klienta wszystko jest skupione, cała informacja od 2011 teraz roku, cała komunikacja z klientami. Okej, czyli stworzyliście Sugester, w sensie CRM Sugester na waszą potrzebę, tak? Urodziła się u was potrzeba zbierania danych klientów, dużych klientów, bo kilka marek zdążyłeś wspomnieć, i stworzyliście narzędzie z waszej potrzeby, które stało się potem narzędzie, które zaczęliście dystrybuować, czy też sprzedawać dla klientów zewnętrznych. Tak? Dokładnie, tak to było, gdy po jakimś czasie używania Sugestera wewnętrznie pomyśleliśmy, że kilka firm zależnych od nas, albo firm córek zaczęło też tego narzędzia używać we Francji czy w wersji międzynarodowej i to się sprawdzało, więc pomyśleliśmy, okej, fajnie, spróbujmy zrobić z tego produkt, musimy wyeliminować tą siermiężność z interfejsu na tamten moment, no i wtedy pojawiło się Inovo, które zainwestowało w Sugestera troszeczkę, pomogło nam i odpaliliśmy to bardziej jako produkt taki stricte CRM, na kilka wersji językowych i tak to zostało. No, niesamowite jest to, że faktycznie od forum, czy takiego miejsca budowania sugestii, zbierania sugestii stało się CRM-em, więc widzicie, jakby biznes nie ma granic i tak naprawdę w jaki sposób rozwinie się wasz biznes zależy tylko od pomysłów i waszych potrzeb. To takie do naszych słuchaczy. Delikatna sugestia. Wspomniałeś o dużych klientach, bo faktycznie te marki, o których mówiłeś, tam się pojawiło Lenovo, Carrefour na przykład. Jak zdobyć takiego klienta na tak wczesnym etapie? Bo jak dobrze pamiętam, Carrefour to jest gdzieś 2011 rok, czyli czasy, kiedy Sugester jeszcze nawet nie był CRM-em, tak? To było dalej był to narzędziem do zbierania sugestii. Tak dokładnie było i tutaj jeszcze chciałbym nadmienić odnośnie zdobywania klientów, bo w kwestii zdobywania klientów zawsze podchodziliśmy troszkę inaczej niż większość, wydaje nam się, firm, które normalnie działają, nawet startupów. Po przygodach z software house'em wcześniejszym, jakby klienci to podstawa oczywiście biznesu i rozmowa z nimi jest super ważna, ale pomyśleliśmy, że spróbujmy zrobić to inaczej i nie będziemy rozmawiali z naszymi klientami bezpośrednio i wszystko postaramy się zautomatyzować. Stąd czy Carrefour, czy inne większe firmy, które korzystały z forum sugestii, nigdy w zasadzie z nami praktycznie nie rozmawiały. Po prostu zrobiliśmy to w ten sposób, że aby wyeliminować cały możliwy kontakt. Stąd forum sugestii i Sugester rozbudował się w pewnym momencie też o bazę wiedzy i o taki widget, który po prostu w każdym miejscu podpowiada, jak z danej części systemu korzystać i jak kupić, jak przez API zintegrować. I to był strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście zamiast rozmawiać z klientami, co oczywiście jest bardzo ważnym elementem, mogliśmy się skupić na kodowaniu i na usprawnieniu tego systemu, żeby to multiplikować. I to jakby czyli tak dalej działa. Tak naprawdę w tamtym czasie stworzyliście narzędzie, które było odpowiedzią na jakąś potrzebę rynku, skoro ten rynek je zauważył i zaczął z niego korzystać. Tak? Odnoszę takie wrażenie, bo tak mówisz, nie było żadnego procesu sprzedażowego. Nikt do tego klienta się wręcz nie ubiegał, tylko on przyszedł sam i żebyście się mogli skupić na rozwijaniu tego narzędzia, przygotowaliście odpowiednią bazę wiedzy, jak dobrze rozumiem, parafrazuję to, co zrozumiałem, która pozwoliła nie obsługiwać tego klienta, tylko dać mu się obsłużyć samemu. I wracając do tego tworzenia oprogramowania, to teraz nasuwa mi się inna kwestia. Wspomnę trochę o mojej działce, o naszym raporcie, który w zeszłym roku zrobiliśmy z firmą Shopper. Z tego raportu wyciągnęliśmy pewne wnioski. Stworzyliśmy też go po to, żeby dać sobie odpowiedź, w jaki sposób stworzyć integrację do wtyczek e-commerce'owych, w jaki sposób ta integracja ma być zbudowana. I tak naprawdę zbudowaliśmy integrację w oparciu o feedback rynku. Tak, czyli jakieś oczekiwania konsumentów, nawet nie sklepów internetowych, a oczekiwania konsumentów względem sklepów internetowych. I mam też wrażenie, że czytając waszego bloga i historię Sugestera, że Sugester jest budowany bardzo, czy był budowany bardzo mocno w oparciu o feedback waszych klientów. I ja widzę tutaj jedno zagrożenie, czyli zagrożenie wpadnięcia w taką pętlę tworzenia oprogramowania, które jest potrzebne jednostkom, ale nie korzysta z niego większość klientów, tylko pojedynczy, tak? Czyli poniekąd robienia trochę oprogramowania dedykowanego, mimo że jest to w zamyśle SaaS. I teraz pytanie do ciebie. W jaki sposób odsiewaliście te pomysły, czy też odsiewacie te pomysły, które jednak zdają się być pomysłami dedykowanymi,
a nie takimi, które będzie wykorzystywała większość, takimi biznesowo poprawnymi? Czy macie na to jakiś protip? Myślę, że w dużej mierze jest to intuicja. Dużą intuicją zawsze był obdarzony mój brat Marcin, który rzeczywiście mimo całej swojej technicznego backgroundu jakby automatycznie, jakby od małego, od chyba 16 lat był przedsiębiorcą i pisał programy na potrzeby mojego taty i jego programy od 16 roku życia działały w kilku województwach. Rzeczywiście nabrał tej ogłady. Mi się wydaje, że stąd ten zapytania i feature requesty były przesiewane przez jego na początku, później trochę tej filozofii nam sprzedał i rzeczywiście, no oczywiście kwestia ilości zapytań zawsze ma znaczenie, więc to jakby zdroworozsądek i intuicja potrafią odsiać te zapytania. No i oczywiście ilość głosów na forum sugestii miała znaczenie, czy to przy nowych opcjach fakturowni, czy nowych opcjach w sugesterze, ilość po prostu podbić danego zapytania. Po to stworzyliśmy tego sugestera. Okej, i twoje biznesy to nie tylko sugester, więc powoli kończąc temat sugestera i jego rozwoju, poprosimy cię o taką radę. Który to jest ten moment, kiedy firma, mały czy też mikroprzedsiębiorca powinien przestać korzystać z Excela i własnego kalendarza, chociaż zachęcamy do tego, żeby nadal korzystać z własnego papierowego kalendarza, na przykład, żeby robić sobie codziennie rano notatki, co ja gorąco polecam. Ale ten moment, kiedy jest ten czas, kiedy należy przesiąść się koniecznie z Excela do jakiegoś CRM-u, czy to w SaaS-ie, czy może zbudować własny, dedykowany CRM. Myślę, że w naszym przypadku jesteśmy trochę spaczeni, bo do obsługi klientów nigdy nie używaliśmy Excela. Rzeczywiście był to Gmail na początku. Excel jest niezbędny, nawet teraz bardziej do niego wracamy niż kiedyś, ale nie mamy tam kolumn z nazwami klientów i coś, co dla nich zrobiliśmy albo ile nam przynoszą pojedynczy klienci. I jest to jakby, ja strzelałbym, że Excela trzeba od początku wyeliminować do takich podstawowych rzeczy, jak jest zbieranie danych o klientach, bo to zawsze się zapcha, nigdy nie wyszuka się na czas odpowiednich danych. I to narzędzi bezpłatnych, czy narzędzi tanich, czy narzędzi bardzo kompleksowych, dostępnych na rynku jest multum i to strzelam i radzę zawsze od nich zaczynać. Szczególnie jeżeli bazujemy na tym, że klient jest no najważniejszy rzeczywiście, żeby zawsze wiedzieć kontekst rozmowy, czy kontekst maila, czy kontekst tego, co kiedyś mu obiecaliśmy, a do czego wracamy. Tak, więc to zawsze powinien być system CRM-owy, najlepiej z systemem e-mailowym, w którym historia jest od ever z danym klientem. Okej, czyli już na etapie planowania biznesu warto poszukać, jeżeli to jest biznes oczywiście, w którym ma się do czynienia z klientem i prowadzi się jakąś historia, tak naprawdę 90% biznesów jest oparta o jakiegoś klienta. Warto przemyśleć to rozbudowanie CRM-u, czy już korzystanie z takiego oprogramowania. Tak, to zdecydowanie pomaga i ulepsza start, ulepsza pracę. Okej, to przejdźmy w takim razie teraz do drugiej nogi, jaką jest fakturownia. Nawet mam wrażenie ostatnio, że takiej wiodącej nogi wśród waszych biznesów. Jaka jest geneza jej powstania? Co się stało, że powstała fakturownia? Ona powstała później niż sugester. Również wasza potrzeba albo potrzeba waszych klientów? To jest ten najbardziej trywialny z pomysłów na startupy. Oczywiście była to nasza potrzeba. Potrzeba jakby informacji, na czym stoimy. Do czasu powstania fakturowni informacje, jak stoimy z przychodami, stratami, wydatkami, znajdowała się na jednym komputerze w biurze u naszej księgowej i na koniec miesiąca wiedzieliśmy, o, było dobrze, o, było niedobrze. I nie mogliśmy sobie na to w pewnym momencie pozwolić i fakturownia była odpowiedzią na to. I to rzeczywiście bardzo szybko przejęły nasze firmy naszych znajomych, które borykały się z podobną potrzebą. Na początku to była podstawowa lista faktur z jakimiś podstawowymi wykresami. Ale na rynku było wtedy trochę rozwiązań, które podobnie jak to było z sugesterem, nie do końca pasowały do tego, co nam było akurat potrzebne. Więc fakturownia odpowiedziała na to zapotrzebowanie nasze i naszych firm znajomych, a później rozeszło się to dalej.
Trochę, to, znaczy to jest trochę wszystko zaskakujące tak naprawdę, bo tak mówisz, jest to dość, dość trywialne i ta potrzeba budowania oprogramowania zgodnie z własną potrzebą i potem sprzedawania go. Jest to ciekawa recepta na biznes. Myślę, że mimo wszystko trzeba ostrzec, że nie wszędzie się to sprawdzi, nie u każdego, bo tak naprawdę z jednego prostego rozwiązania, którym jest forum sugestii, powstały dwa różne inne rodzaje oprogramowania, czyli CRM i narzędzie do wystawiania faktur, ale jak widać wam to wychodzi całkiem dobrze, ponieważ fakturownia to już go global. Wiem, że macie taką filozofię stay local jak najbardziej i mocno stawiacie na jakieś na te oddziały, że tak powiem, wewnątrzkrajowe. No zresztą, może powiesz ty coś więcej, jak działa Go Global w przypadku fakturowni. Jasne. Podczas startu fakturowni w 2011 roku od razu pisaliśmy ją pod kątem międzynarodowym. Mhm. Czyli jakby wszystkie, jakby był w środku od razu element do tłumaczenia, element internacjonalizacji, elementy, które działały tylko powiedzmy w Polsce, tylko na Zachodzie. I ta nasza marka zachodnia to jest InvoiceOcean. Bardzo szybko, po 2 latach czy 3, pojawiła się wersja francuska, dzięki naszym przyjaciołom z Francji, z którymi założyliśmy VoFacture. I VoFacture jest de facto fakturownią pod spodem, plus posiada wersję, elementy niezbędne do fakturowania w danym kraju. I zawsze wychodziliśmy z takiej filozofii, żeby być jak najbardziej lokalnym na danym rynku, czyli fajnie być rzeczywiście polską firmą, ale na przykład nazwa InvoiceOcean już we Francji za bardzo by nie przeszła, więc nazwaliśmy ją Twoje faktury po francusku. I to był jeden z takich elementów, takich, że Francuzi rzeczywiście rejestrowali się po miesiącu, gdy przychodziła od nas faktura. Oni widzieli, że to jest faktura z Francji. Wiadomo, że Francuzi wolą płacić za swoim współobywatelom za usługi. Jednak większość płaciła tą fakturę dziwnej firmie z Warszawy o dziwnej nazwie i zostawała z nami. I to było ciekawe. Okej, czyli mamy tak Polskę, Francję, UK w tej chwili. Jakie są plany na przyszłość? Tak, jest to w tej chwili Polska, wersja międzynarodowa, Francja, jest wersja hiszpańska, jest wersja od 2 lat czeska. W tym roku uruchomiliśmy wersję ukraińską i uruchomiliśmy kilka lat temu wersję niemiecką, jednak potrzebowała ona małej reanimacji i teraz to się właśnie dzieje. Reanimujemy Niemcy i podchodzimy do tego jeszcze raz z dedykowaną osobą, z dużym fokusem, takim, jaki jest należny temu rynkowi największemu w Europie, żeby spróbować znowu zawalczyć o ten rynek. Tak, i bilokal również w Niemczech. Dokładnie. Warto wspomnieć, że to już jest prawie milion klientów, tak, na całym świecie, fakturownia? Jest to rzeczywiście między 500 tysięcy a milion używających naszego systemu. Większość z tych użytkowników jest płatna. 30% naszych użytkowników jest ze świata w tej chwili. I ta liczba rośnie, bo rzeczywiście mamy z każdego kraju na świecie jakiegoś klienta płacącego. Zauważyłem też, i pewnie gdyby nie to, to by mnie tu nie było, że stawiacie bardzo mocno na integracje technologiczne. Nie używacie narzędzi waszych partnerów jako waszych, tak? Czyli to nie są white labele, czyli gdzieś tam przykryte SMS-y z SMS API jako produkt fakturowni, tylko wykorzystujecie integrację i możliwość połączenia dwóch serwisów po API, jednocześnie nie sprawiając, że wy się kłopotacie rozliczaniem z klientem. Wiem, że ten model biznesowy się zmienia, ale jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o samych integracjach, jaki atut w integracjach widzisz, a nie white labelowaniu usług dotychczas. Co wam to jako waszemu biznesowi przyniosło? Podczas startu pierwsze integracje, które dodaliśmy, to były oczywiście integracje z płatnościami, bo za każdą fakturę można zapłacić online. I tutaj taka świeża marka jak fakturownia potrzebowała jednak jakiegoś
podbicia dzięki temu, że pojawiały się tam wokół naszej marki, marki jak PayU, czy wtedy płatności.pl, czy inni operatorzy płatności. No i jakby zostało to historycznie do dzisiaj, że te marki w naszym, w tej chwili sekcji dodatki postępują pod swoimi markami. Można, mając konto czy w SMS API, czy w PayU, po prostu połączyć je łatwo z fakturownią, wysłać SMS-y przypominające o fakturach, czy włączyć płatności przez PayU. Teraz jakby poszliśmy krok dalej i tą sekcję dodatków zamieniamy w taki wewnętrzny App Store, gdzie tych dodatków po pierwsze pojawi się więcej, a po drugie staramy się, żeby były łatwiejsze do włączenia dla zwykłego użytkownika. Okej, ja też wyznaję taką zasadę, że rzeczywiście ta mnogość integracji bardzo mocno wpływa na sprzedaż samej usługi. Tak, zresztą mam taką trochę nadzieję, że moja obecność w jakiś sposób pomoże poznać fakturownię tym osobom, które jej nie znały. Wszak bardzo mocno wam kibicuję, jak wy to odbieracie, tak biznesowo, tak? Bo technologicznie i technicznie bardzo mocno usprawnia to pracę klientowi. Wspomniałeś choćby o SMS-ach, które można wysłać do przypomnienia o fakturze. Zresztą przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że gdyby nie SMS, to pewnie wielu faktur nie płacilibyśmy na bieżąco, więc do tej integracji szczególnie gorąco was zachęcam. Ale jak to odbieracie biznesowo? Czy odczuwacie rzeczywiście, że te działania z partnerami przynoszą wam potencjalnych klientów? Zdecydowanie tak. Jakby z tego, co teraz obserwuję, na rynku pojawiają się nowe usługi, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Mhm. Powiedzmy systemy odroczonych płatności pod różnymi markami, czy systemy faktoringowe. No i właśnie klienci oczekują, że będą mogli w łatwy sposób te systemy do nas dodać. No, my posiadamy bardzo otwarte API, więc nawet takie integracje powstają bez kontaktu z nami. I zawsze, gdy dostajemy zapytanie w kontekście, powiedzmy, naszego API, że coś na przykład tutaj nie chodzi, to staram się działać super błyskawicznie i żeby te integracje z nowymi usługami czy zmieniającymi się starymi usługami zawsze chodziły. Pod kątem biznesowym, no, tak jak też mówiłem na początku, jakby siła tych marek i osoby, która weszła, powiedzmy, w świat internetowego biznesu, powiedzmy, działając, startując z PayU, w pewnym czasie widzi brak pewnej nogi, powiedzmy, brak systemu do faktur, więc szuka. My staramy się być na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania, żeby po prostu znalazł narzędzie, które mu ułatwi ten biznes. Tak jest. Wyspecjalizowaliście się w fakturach wyjątkowo mocno, jeśli chodzi o fakturownię. Czy był jakiś pomysł na większy rozwój tego narzędzia? Fakturownia jest głównie narzędziem do wystawienia faktur. Jesteście w tym zasadzie najlepsi na polskim rynku. To wiem na pewno, na innych nie, bo nie korzystam na innych rynkach. Czy macie jakiś pomysł na rozbudowę tego narzędzia, czy dalej będziecie się specjalizowali głównie w wystawianiu faktur i dlaczego? Jeżeli chodzi o zapytania klientów, to rzeczywiście jakby ciągle bazujemy na tych wszelakich sugestiach i niektóre sugestie, niektóre własne przemyślenia staraliśmy się wprowadzać w życie, stąd na przykład w fakturowni jest rozbudowany magazyn czy płatności online, które nie są jakby tak przez nas uwypuklane. Jest też na przykład integracja z biurami księgowymi, czyli każdy księgowy może sobie bardzo fajnie i łatwo założyć jakby dodać narzędzie dla swoich klientów, żeby łatwo móc ich obsługiwać, zbierać faktury. Jeżeli chodzi o jakby jeszcze szerszy rozwój, no to jakby wiele biznesów wychodzące z różnych półek idzie w kierunku takich dużych ERP-ów i pewne zakusy też mieliśmy, żeby do tego dążyć. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jednak stawiamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, że na taki environment integracji plus core'owego systemu, czyli będzie to zawsze prosty system do faktur w naszym przypadku, do którego będzie można podłączyć część naszych takich core'owych modułów, czyli powiedzmy magazyn albo płatności, ale dodatkowo bardzo prosto i wręcz transparentnie można sobie włączyć czy wysyłkę SMS-ów, czy przypominanie o fakturach, czy innych systemów komplementarnych dla biznesów. Okej, to jeszcze taka jedna myśl mi przyszła, bo zauważyliśmy, że fakturownia Sugester CRM powstał z potrzeb, waszych potrzeb. To może macie jakieś potrzeby teraz? Jestem po prostu zwyczajnie ciekaw, czy
Macie jeszcze siły, chęci i ochoty, żeby tworzyć coś nowego, co wynika być może z jakiejś potrzeby, która teraz tobie się z tyłu głowy pojawiła? Czym jesteście w stanie nas w przyszłości zaskoczyć? Nie jest to nic odkrywczego w kontekście naszej rozmowy, bo są to rzeczywiście rzeczy, które powiedzmy wychodząc od naszego App Store'a wewnętrznego też pomogą integrować inne systemy z innymi systemami. No i dodatkowo ten ERP, jakby nie myślimy o czymś takim super innowacyjnym, nie wiem, jak obsługiwanie wystawienia faktur przez Amazon Alexa. Chociaż i takie pomysły rzeczywiście zaczynaliśmy powoli wdrażać, ale jednak ten core biznesu ciągle dominuje i te wszelakie zmiany, które dzieją się w polskim prawie w kontekście faktur i teraz szczególnie bardzo nas angażują i to jest jednak ciągle zostanie prosty system do faktur z takim łatwym do włączania environmentem. Rozmowę zaczęliśmy od tego, że Sugester budowaliście w oparciu o sugestie. Tak, w zasadzie każdy wasz rodzaj oprogramowania budowaliście o sugestie waszych klientów, pewne podpowiedzi. I to też rekomendujecie waszym klientom, zresztą tworząc narzędzie Sugestera. Będąc na stronie fakturowni, znalazłem oczywiście forum sugestii, jest tam ich całe mnóstwo. I tak się zastanawiam, jaki procent nowych feature'ów fakturowni powstaje właśnie z sugestii klientów. Czy to badacie? Jakie trzeba mieć duże przebicie będąc waszym klientem, żeby taka sugestia stała się feature'em? To na pewno zmienia się z czasem, bo gdy startowaliśmy, nasze pojęcie o fakturach było takie jak z każdego zwykłego przedsiębiorcy, czyli wystawiamy fakturę, wysyłamy ją do klientowi, czekamy aż zapłaci. I to rzeczywiście była nasza wiedza w 2011 i bez feedbacku, bez sugestii klientów nie dowiedzielibyśmy się tego, co wiemy teraz i nie dodalibyśmy opcji. Szczerze mówiąc, to rzeczywiście większość funkcji, myślę, że 60% na aktualny stan. Są to sugestie klientów jednak. No, potrzeby rynku, zmiany prawne, to jest reszta, nasze pomysły. Jednak klienci zawsze byli tutaj na pierwszym miejscu. Jakby nasz fokus na to, żeby poza tym, że nie rozmawiamy z klientami w kontekście biznesowym, w kontekście zachęcenia ich do kupienia naszego produktu, to jest jedna rzecz, ale jakby zawsze telefon, e-mail, czat u nas był uwypuklony i żeby na tą sugestię nie tylko przez forum sugestii być gotowym i ją odebrać i szybko ją wprowadzić w życie, jeżeli jest ona, ma sens. Okej. Budowanie oprogramowania w oparciu o feedback klientów jest okej, tylko warto się posługiwać intuicją, tak? Taka jest twoja, myślę, że rada dla naszych słuchaczy. Zdecydowanie to jest moja rada. Okej. Zastanawiam się też jeszcze tak może ciągnąc ten temat budowania oprogramowania w oparciu o feedback klientów. Gdzie tu jest jeszcze rola działu IT? W sensie programistów, czy decyzje podejmujecie tylko jako management, wykorzystując te jakby opinie, które zbierają więcej polubień, czy też więcej komentarzy, czy i tutaj się posługujecie intuicją, czy jednak jest ten element takiej bardziej zaawansowanej konsultacji z działem IT? Wydaje mi się, że to też działa troszkę historycznie z tego, jak weszliśmy w trójkę. Zaczynaliśmy w trójkę, odbieraliśmy w trójkę te telefony. Paweł i Marcin są osobami technicznymi, ja trochę mniej. I po rozmowie z klientem, po przyjęciu fajnej sugestii wyglądało to tak, że odkładaliśmy słuchawkę i zaczynaliśmy kodować. Po zamianie kilku słów ze sobą, czy ta funkcja rzeczywiście ma sens. I jeżeli miała sens, to praktycznie zdarzało się, że godzina i ta funkcja była już w systemie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, wydaje nam się, że teraz w kontekście, gdzie firma urosła do około 60-70 osób, ta filozofia rozrosła się wyżej i oczywiście cały proces decyzyjny, cały proces testowania, cały proces sprawdzania, czy funkcja dana jest zgodna z prawem i żeby dobrze działała, trwa, ale to jest pokutuje albo jest to jakby zaleta tego, jak działaliśmy na samym początku z systemem. Okej, dobrze, Michał, to podsumujmy naszą rozmowę w takim razie i myślę, że podsumujemy sobie ją w takich dwóch punktach. I pierwszy będzie zaskakujący, bo nie będzie podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy, bo poproszę cię o radę dla naszych słuchaczy.
co zrobić, czy też jak zaplanować biznes SaaS-owy. Okej, skupmy się na SaaS-owym, na waszym biznesie. Właśnie ten początek. Co zrobić, zanim w ogóle zaczniemy nasz produkt i usługę sprzedawać, czy nawet ją programować? Najważniejsza i złota rada oczywiście jest to taka rada, że produkt, który chcemy stworzyć, musi się kiedyś zmonetyzować. I mimo całej fajności prowadzenia startupów, coś, co nam zawsze przyświecało, to jest tworzenie takich produktów, które najlepiej w szybkim tempie są w stanie pokazać, że są monetyzowalne. Bo nawet takie niskie ceny, które się oferuje i widać, że ludzie już za to płacą, to wiadomo, przy większym budżecie, powiedzmy reklamowym, można to zmultiplikować, jeżeli miejsce jest na rynku. Więc przede wszystkim to bardzo szkoda poświęcać się jakiemuś produktowi, pomysłowi, który się nie zmonetyzuje. Więc to jest złota rada główna. Okej, i drugi punkt naszego podsumowania, który przyszedł mi do głowy. Co robić w trakcie? W jaki sposób? Stworzyliście już to oprogramowanie, jakąś pierwszą wersję, być może nawet nie jest ona zbyt miła dla oka. I co u was zadziałało? To jest zawsze ten hard work i ten super fokus na początku. Bez tego to nie może być 8 godzin w pracy i papa. Tylko jednak to były lata naprawdę dużych poświęceń finansowych, poświęceń innych rzeczy na versus jednak fokus na tym pomyśle, na tym biznesie. Więc to jest fokus, który jest niezbędny, gdy chcemy wprowadzać w życie feedback, który dostajemy od klientów i ta wiedza, którą oni nam po prostu dają na tacy, tylko do wprowadzenia, więc fokus plus fokus na feedback od klientów, to jest coś najważniejszego. Dziękuję. No to ja mam w takim razie receptę, jak zbudować SaaS. Już wiem, co będę dzisiaj robił po południu. Oczywiście żartuję. Dziękuję ci za rozmowę, dziękuję ci, Michał, za gościnę. Dziękuję, Marku. Dziękuję wam wszystkim. Do usłyszenia za tydzień.